chciał się na jachcie po pijaku popływać, będzie do więzienia szedł z pedofilami. Z Gowina, kurwa, taka prawica, jak ze mnie baletnica. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone na koniec? Słowo gospodarka będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, o co zadba również wicepremier Mateusz Morawiecki. Ten, kurwa, palmus jest bany. Ale też o polityce kontynuacji, przede wszystkim programów społecznych, rodzina 500+ i przyspieszeniu pomysłu Mieszkanie Plus. PiS zdania nie zmieni także, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Z ust Jarosława Gowina usłyszymy o reformie uczelni wyższych, a także potrzebie łagodzenia sporów w polityce. Z moich informacji wynika, że Gowin sprzeciwi się pomysłowi likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. A to mówiłem komu? Otwieramy się na zewnętrzne kierunki z pozostałych regionów i w dodatku robimy to w porozumieniu z Ministerstwem Turystyki Izraela, uzyskując wsparcie marketingowe na wykonywanie tych lotów. Uważamy, że to będzie duży sukces i świadczą o tym dotychczasowe wyniki tych połączeń. Latamy raz w tygodniu z Gdańska i z Poznania, dwa razy w tygodniu z Wrocławia i z Lublina. Uważam, że takie otwarcie się na regiony i umożliwienie pasażerom z regionów lotów bezpośrednio do ich potencjalnie ulubionej destynacji wakacyjnej, to jest dobry ruch biznesowy, także spodziewamy się w przyszłości. Ale tak jak mówię, generalnie chcemy, żeby to rodzice podejmowali decyzję, choć jeżeli popatrzymy na statystyki dotyczące urlopów ojcowskich, to już jest zdecydowanie lepiej, bo jest ponad 50% urlopów ojcowskich wykorzystywanych w 2015 i 2016 roku, z rodzicielskim jest jeszcze słabiej. Sejm i Senat wyrazili negatywną opinię. Co dalej? Znaczy, to mamy ten mocniejszy mandat negocjacyjny już w przypadku szukania większości, po pierwsze blokującej dalsze prace, czyli wdrożenie tak zwanej procedury żółtej kartki lub odrzucenie trwałości tego projektu. Co dzisiaj z tych głosów, które do nas płyną z innych krajów, raczej zanosi się na to, że to nie będzie szybkie procedowane, bo no to też na przykładzie tylko naszego kraju jedno rozwiązanie dotyczące 5 dni. Mm-hmm.